Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny raz w grze Archveil. No i cóż, jesteśmy we wiosce, mamy piękne pieniądze, mamy brak broni czy czegokolwiek innego i nadal nasze rzeczy, więc takim krótkim wstępem chciałbym zakończyć to wszystko. Trochę się szplączę, jak zawsze, wybaczcie co, ale godzina. I cóż, bierzemy co da się sprzedać, sprzedajemy to tamtemu gościowi, zobaczymy ile mamy gotówki, a potem rozpoczynamy dalszą część przygody. A więc tak, cześć gościu. Cóż to za skarb migocze w twych rękach? Pokaż mi. Dobra, mamy takie ładne srebrne coś, takie miedziane coś. Piękne, 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 jej. Dostajemy pieniądze. A, cudownie. Natychmiast dodam go do mojej kolekcji. Będę wyczekiwał twojego powrotu. Dobra. Więc jak widzicie, dużo tego. I tak, tutaj złoto odkładamy. I w sumie nie wiem po co to zrobiłem wcześniej, ale weźmy bronię, popatrzcie jak pięknie je przygotowałem. A, to nie tak, nie. Tu miałem kolejność przygotowaną, nie mogę jej teraz zepsuć. No, i ogólnie mówiąc mamy właśnie takie piękne 5. Dobra, takie 5, 4 bronie na plus 5. Ulepszyłem je po prostu, nudziło mi się to. Miałem trochę wolnej chwili pomiędzy wykładami, tam. Jak jeden wykład się kończył, drugi zaczynał, bo tak, to już nagrywam bardziej na bieżąco. No to dosłownie te 15 minut przerwy między wykładami, jako że jeszcze póki co są zajęcia zdalne, ogłoszone. Po prostu trochę się poparmiło i no. Ale mniejsza z tym. Po prostu weźmy co trzeba i jeszcze. Dopóki pamiętam, bo inaczej bym znowu zapomniał. A gdzie ja posiadam te śliwki? Dobra, są śliwki. I tak. Beczki. I dobra, zobaczymy co powie nam nasz kucharz żabeł. Cóż, masz dla mnie więcej śliwek, coś takiego tam było chyba. Tyle śliwek powinno wystarczyć. Teraz tylko trochę poczaruję i... No tak, cztery śliwki, uga buga, magia, w garnku. Pomiesza, no i oczywiście nasze miksturki będą jeszcze skuteczniejsze. Więc jej, super sytuacja, potęga piękne, jej, super. Nowy przedmiot, mikstura uzdrowienia, poziom czwarty. Nie wiem ile teraz leczą, bo w sumie nie sprawdzałem dosyć niedawno. Nie wiem czy da się jakoś to gdzieś podejrzeć, ale mniejsza z tym. I tak, teraz kiedy już to jest ogarnięte, najważniejszy punkt wszystkiego. Pozwoliłem sobie kupić przypinkę wojownika oraz, jeśli się nie mylę, miejsca na to. Ale dzisiaj możemy właśnie wykupić już takie inne rzeczy. Wspólnie, żeby nie było, że coś tam robię za dużo poza nagraniami. I tak, dodatkowo do tego wszystkiego chciałbym wziąć sztylet z udziału duszy. Pewnie dałoby się go gdzieś znaleźć, ale... O, proszę, sztylecik, który jeszcze wyrzuca jakiś pocisk. Chyba nie miałem czego. Nie, nie miałem, dobra. A mniejsza wyłączymy. Więc tak, taki sztylecik. Wcześniej czy później będę musiał go przerobić, wiecie, na włócznie z udziału duszy, więc wolę go wziąć. I pamiętam i teraz właśnie już bez zbędnego przedłużania kupujemy sobie przypinki. Zaczynając od wstążek, bo są mega tanie. A potem co jeszcze? Szmaragdowa broszka, spoko. To wydaje się być ryzykowne. Więc weźmy może po prostu mroczne serce i w ten sposób zakończymy to wszystko. Przygotowując jeszcze sobie dzisiejsze przypinki na, powiedzmy, wyruszenie. No i tak, ostatnio bawiliśmy się trochę w maga, ale wojownika też. Powiedzmy, że tak. Spróbuję zagrać tym razem pod wojownika bardziej. Biorąc sobie takie kombinacje. Oraz powiedzmy, że na zakończenie. Niech będzie niebieska wstążka. W ten sposób kosa będzie potężniejsza, jak się tylko to aktywuje. I nawet jak będę ranny, to jest szansa, żeby to się powoli samemu leczył, więc tak. I dobra, jak już to ogarnęliśmy, to teraz na dzień dobry lecimy w miejsce, w którym zalega nam bossu niepokonany. Bo ja nie mam zamiaru tak tego odpuszczać. Musimy pokonać tego toksycznego gluta, chociaż na niego akurat chyba walka wręcz nie jest najlepszym pomysłem. Więc tak, wycofuję się ze swojej decyzji przedchwilowej i przerzucimy się może w takim wypadku na tryb strzelca. Wydaje się być najbezpieczniejszy w tym wszystkim. Jak widzicie, tryb strzelca ma jedno wolne miejsce. Więc mimo wszystko mogę zarzucić niebieską wstążkę bezproblemowo. I tak, naszym pajęczym ośmiszczałem, który może nie jest najlepszym wyborem, bo nie ukrywajmy, obrażenia nie są jakieś wyjątkowe.
spróbujemy właśnie go pokonać. Ale tak, żeby nie było. Wiem, że nieoptymalne, ale ja go uwielbiam, więc biorę. Jeśli się nie uda, spróbujemy na maga, potem na wojaka. I tak, kursor mi uciekł oczywiście. A póki co na spokojnie musimy ogarnąć, co tu się dzieje. I widać, że znowu padnę. Ale nie ma co się dziwić, pancerze mam słabe. A broń też nie najlepsza. 35, okej. Okay. Czyli zawsze o 5 się zwiększa. Dokładnie ile to jest 35, niestety nadal nie wiem. Ale po prostu może to jest, powiedzmy, 3,5 serca. Chyba coś tego typu. Ostatnio już tak trochę rozkminiałem i wyszło mi, że 10 to jest w sumie jedno serce. Więc tak, to się około 3,5 serca. Nie jest to zły wynik, chociaż dało się trochę więcej. No i w sumie fajnie by było też mieć taki, powiedzmy, typowy system bardziej obrażony, bo tutaj jak to taka końcówka serca mi zostaje, to czasami się trochę gubię w tym. Czy ostatecznie zostało mi, powiedzmy, tam 1-2 punkty, czy ile? No dobra, mniejsza z tym. Skupmy się teraz na glucie. Może na tym, żeby nie umrzeć. Okej. Okay. Bezpiecznie. Ale tak, glut, jak widzicie, no w sumie ma coraz mniej HP, więc na ten moment może uda się go pokonać. Okej, okay, czyli teraz robi dwa pierścienie. Jak już ma nisko z HP-kami i się wkurza. I dobra, chwilowo przerwam, łyknę po prostu miksturkę, wiecie, to i tak nie ma sensu ją oszczędzać. Skoro no, po pokonaniu go ewentualnym, mikstura do nas powróci. Dobra, jednak po prostu te dwa pierścień to jest inna wersja skoku. Najpuściwszy na świecie. Teraz ostrożnie. No nie, zrobiłem uniku, nie wierzę. Stracono 0 złota na szczęście, ale i tak smutne. I dobra, w takim wypadku bym wziął wszystko tak samo, tylko wiecie co? Nie wiedziałem, żeby to się aktywowało i zamiast niebieskiej wstążki chciałem spróbować to. A nie, to jest pokonywanie. A, pokonywanie to nie ma sensu na bossa. Ha, przydałoby się coś innego w takim wypadku wziąć. Może to? Tylko wyobrażenia. Nie wiem, po czym poznać, że to działa, ale dobra. No jak mówię, ja chcę dzisiaj go pokonać, chcę zwiedzać, chcę robić nowości, więc no. Jeszcze tak z kilka prób mogę tutaj podjąć, wiedząc, że i tak pewnie totalnie zlamię i tyle w temacie. Chociaż dobra, może nie zlamię, jeśli będę się skupiał. No, ale jak już tego się podejmiemy i to będzie zakończone, to prawdopodobnie będziemy zwiedzać jakiegoś bioma. Zresztą do zwiedzania biomów za dużo nam nie zostało, bo możemy iść tutaj. Albo na śnieżne krainy. Gdzie na śnieżnych, mogę szczerze przyznać, jest niebezpiecznie. Ale już wypracowałem sobie jako taki system nieumierania tam. I zauważyłem też jeszcze jednego ciekawego buga odnośnie gierki. Chciałem w sumie może raczej decyzję deweloperską, która można podpiąć pod trochę buga. Otóż wyobraźcie sobie, pociski czerwone, jak widzicie zapewne tutaj, jak zderzą się z terenem, najczęściej się niszczą, a ewentualnie mają jakiś tam zasięg. Ale jeśli wyobraźcie sobie, co jakiś przeciwnik wypuszcza pocisk typu czerwonego spoza ekranu, jest w pozycji, w której normalnie by pocisk do was nie dotarł ze względu na no, naturalną, powiedzmy, barierę terenową, no to jeśli nie widzicie tej bariery terenowej, no to gra traktuje je to wszystko tak, jakby jej nie było, więc no. W ten piękny sposób tam lodowi magowie, z którymi nie wiem czy... Nie, na pewno ich widzieliście chociaż raz. Ale no wracając. No właśnie, lodowi magowie, jeśli są poza ekranem, a są to ci typu używającego czerwonych pocisków, mogą łatwo nas pokonywać, więc no. Wniosek jest następujący, jeśli chcemy iść na lodowe tereny, musimy zawsze stać blisko magów. Na tyle, żeby byli blokowani przez ściany, które widzimy. A teraz niepotrzebnie się rozgadałem, pewnie przez to padnę na glucie znowu. Jestem też jestem nierozsądny, zamiast ulepszyć se... zbroję, to ja się męczę z tym. Dobra, wiecie co, to na pewno nie ma sensu. Nie ma sensu męczyć się tak dalej, więc po prostu zrobię coś rozsądniejszego. A konkretnie... Serce dało się ulepszyć. Dobra, no to jak się dało, to zróbmy. W sumie to i tak bez różnicy dla mnie. Podstawowa kusza z kobaltu. Mniejsza by się trochę rozpraszam.
po prostu przeróbmy broń, które widzę, że można przerobić i nie zwrócimy na to wcześniej uwagi. I weźmy, gdzie to jest, gdzieś tu coś było. Kobaltowa zbroja, tak. Kobaltowy pancerz. Pancerz 14 zamiast obecnie, ile tego mam? 9. Różnica trochę jest. Co ciekawe, różnica jest 6 punktów, a tutaj ginie jako 5. Co potwierdza też moją inną teorię, o której dużo nie mówiłem, bo to była tylko teoria taka spiskowa, że tak to nazwę. A wygląda na to, że właśnie Archveil jako tako operuje na systemie piątkowym, jeśli chodzi o styki naszego bohatera. Jak widzicie, różnica 6 punktów, a efektywnie daje tylko 5. I dobra, tym razem jeszcze tak tylko na szybko wspomnę. Chciałbym zmienić strategię, spróbujemy zawalczyć jako mag tym razem. I w sumie mamy jedno. Takie, że w sumie... Dobra, niech będzie taka wstążka. Nic im to i tak nie robi. I zawalczymy przy użyciu kwiatuszka, róży, zagłady, czy jak inaczej to nazwać. Ewentualnie wspomagając się kosturem krokomaga, bo są to dwie potężne bronie, które uwielbiam. Przy czym kwiatek wydaje się sensowniejszy przez swoje... No. I zatruwanie, i podpalanie, i w ogóle milion efektów. A, i to, że też się delikatnie odbija od ścian, więc no, zawsze nawet jak nie trafię za pierwszym razem, to mogę trafić za drugim. No i ma chyba też większy zasięg od krokomaga, wydaje mi się. Jest tak zapytania. Chyba ma. Dziwne, że tego nie zwróciłem na to uwagi, jak tutaj teraz szokowałem to wszystko, ale dobra, mniejsza. Miksturka, szybko, raz, dwa, przeskakujemy, unikamy i tak, jak widzicie, kwiatkiem idzie to sprawniej niż tamtym kuszem. Wniosek jest następujący, po prostu ta kusza jest już za słaba na ten etap, albo to, co nas oferuje, nie jest aż takie przydatne na bossach. Dobra, odsuniemy się ile się da, szybki łyk. To bym ciekawy, czy tutaj dałoby się jakoś przeskalać za tego bossa i ominąć po prostu go bez walki. Będziecie pewnie tak, ale jaki jest sens tego czegoś? Nie wiem. Dobra. Musimy utrzymywać mobilność. Może wygramy. Może damy radę. Musimy. Oj, no i niestety. Kolejna raz lama. No dobra. Podejście numer kolejny. Ponownie jako mag. W sumie każdemu archetypowi chciałbym dać teraz dwie, trzy szanse. Dwie wydaje się najsensowniej. Bo i tak nic nie tracimy poza czasem. Jeśli będzie źle, to zawsze mogę to powycinać osobiście i zedytować, no to wiecie. Jakoś mam taki dzień, kiedy naprawdę... No mogę odpocząć. Jestem pełen energii, że tak to nazwę. Chociaż godzina jest zadziwiająco wczesna. Jak na dzień, w którym nie muszę nic robić. No to właśnie, no, warto to spróbować, wykorzystać. Żeby robić takie wartościowsze odcinki. Czy to w formie tego, że właśnie spróbuję pokonać więcej bossów i nawet jestem skłonny więcej materiału powycinać, żeby zrobić wam mięsisty odcinek. Bo najprościej w świecie naprawdę czuję, że mam czasu. Tyle, ile tylko zechcę. Przynajmniej dzisiaj. No bo tak, właśnie obowiązków trochę mniej jest w ostatnim czasie takich istotnych, no to wiecie, wykorzystuję okazję. I w sumie tak już się trochę zapamiętałem, co w ogóle chciałem przekazać tym wszystkim, ale mniejsza. Po prostu skupmy się na tym, żeby przeżyć! Okej. Niebezpiecznie. Okej, dwa kręgi. I co ciekawe, unik przez ten krąg i tak może zadać obrażenia. Dziwne. Zawsze wydawało mi się, że te uniki jednak chronią przed obrażeniami tego typu. I no nie wierzę, że zahaczyłem się o jakiegoś mini piksela. Ale tak, ja to jestem w stanie zrobić. Konkretnie byłbym w stanie, ale... No teraz pora na Melaka. Ostatecznie ubiję go pewnie tym właśnie dystansem. Czy jakim dystansem magią, bo tak było najłatwiej, ale... No, ale właśnie mniejsza o to. Warto i tak próbować. Czy jest coś jeszcze takiego istotnego? Sobie to mogę wziąć i zobaczymy, czy moja kosa z Agłady sobie poradzi. Właśnie ciekawe, zwiększony zasięg nie ma sensu na tej kosie. Bo i tak ona nie dostaje żadnego zasięgu ani nic. Nie jest traktowana jako coś, co wypluwa pociski. Ale dobra, mniejsza, co to będę tutaj tłumaczył, gadał o tym. Walczymy po prostu z glutem.
otrzymując obrażenia, oczywiście. Tracąc już moc ognistą. Ale równocześnie bardzo szybko go eliminując, więc... W sumie... Coś za coś. Mocno ryzykujemy. Jak widzicie, to ryzyko się też opłaca. Mniej więcej. Teraz trzeba uciec od niego jak najdalej. Łyknąć miksturkę. Najlepiej wszystkie już z góry. Wykorzystywać to, co mamy, czyli... Oj, nie, nie. Za łatwo wpadam w te pociski. Żeby to miało się udać. Ale tak, możemy wykorzystywać to, co zostało nam dane, czyli... krwawienie i takie rzeczy. Dożyżno. Mimo wszystko daje się trafić za często, bo mam za wolną reakcję. Nie potrafię unikać dobrze i inne takie. Więc tak, kosą go nie pokona. No to ten, nie, widzimy się jak już jako czarodziej będę bliski temu, bo w sumie mało tarcę cierpliwości, a chciałbym jednak wygrać. Dobra, jak widzicie, gluta mam już prawie pokonanego. Teraz tylko nie zlamić i będzie dobrze. I powiem wam szczerze, dobrze, to wyciąłem 15 podejść. Liczyłem 15 podejść, zanim się to udało. No niestety, ciężko było, ale zaliczone, więc sercowy pojemnik, pół HP więcej, czy pół serduszka, to właściwie 5. I wybuchowy odwrót, bieg sprawia, że użytkownik pozostawia za sobą małą bombę. Dobra. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. A póki co, opening skrzynki. Mazista różdżka. 80, okej. Mam wrażenie, że to znacznie większe niż cokolwiek innego tutaj. Dobra, no zobaczymy jak działa, chociaż... Nie wydaje się, czy masz takim super sensownym. Oj, i już widzę, że ta lokacja będzie niebezpieczna. Widząc po ilości wrogów. Co ciekawe, to faktycznie jest jakiś jakby taki nowy segment. I chyba mieliśmy pecha, że po prostu bossa trafiliśmy na początku lokacji. Jeszcze nie mieliśmy okazji w ogóle ją poznać. Ale dobra. Ciekawe, czy tutaj nawet będzie zbierało... tam... zasoby pieniężne. I wydaje mi się, że to jest jeszcze trudniejsze niż te właśnie mroźne szczyty, więc... Dobra. Co my tu mamy? Malwit. Dobra. Całe szczęście niedaleko jest miasto, co... Musimy tylko przetrwać trochę, zanim będziemy mieli bezpieczną przystań, w której będzie można kupić kolejne miejsce na te... na przypinki, prawdopodobnie, na pewno więcej życia. Fajnie by było. Rzeczywiście pomarzyć zawsze można, jak będzie, tak się przekonamy za chwilę. A, przy okazji, ta różdżka działa jakoś sensownie? Okej, już pierwszy zarzut, w przeciwieństwie do większości tych rzeczy. Tutaj też ta esencja nie umarła, wypada fajnie. O, nie ma naprowadzania, co? W porównaniu z czymś, co robi po prostu salwę naprowadzaną, no jest... naprawdę nie jest niczym dobrym, chociaż... kto wie, może coś będzie dało się fajnego wykrafcić z tamtej różdżki, więc i tak bierzemy, no i dotarliśmy do kamiennej osady. Dzwonimy, żeby zobaczyć, ile teraz bank oferuje. Teraz 3000, dobra. Nie jest źle w takim wypadku. Aktywujemy fontannę i zobaczymy, co oferują w tych miejscach. Okej, witaj maluchu, tak, tak, standardowa gadka. 1000, ale są jakieś inne rzeczy. Ultra odłamki zwiększa siłę oraz długość trwania wzmocnienia zyskanego przez podniesienie magicznego odłamka. Potężny. Mega bombowiec. Bomby zadają więcej obrażeń i mają większe pole rażenia. Nie aż takie dobre. Reszta już była wcześniej. Popatrzcie, jakaś taka tajemnicza wiedźma z czymś, co wygląda jak pies. Okej, potrzebujesz czegoś? Tak, tak, potrzebuję. Potrzebuję konkretnie, żebyś mi pokazał, co możemy tutaj kupić. Okej, kapelusz czarodzieja, który... nie jest niczym takim wielkim, szaty czarodzieja, które też nie są takie potężne, ale okej, warto wiedzieć. Księga trzeciego oka, oraz olbrzymi miecz. Okej, to się mnie podoba. 700 obrażeń, no dużo. Ale dobrze. Czy jest coś jeszcze? Chyba... trzeba to nic. Są NPC, z którymi możemy pogadać, ale to pewnie będą jakieś zwykłe gadki. Czy potraficie sobie wyobrazić świat idealny, świat bez cierpienia? Rzekomo on istnieje. Istnieje wiele legend o tych, którzy ponoć poświęcili swe życie, próbując się do niego dostać. Kim byli i jak to zrobili, tego nie wiemy. No tak, jak mówię, jakieś takie gadki, które
zagadkami nie mają nic do zaoferowania. Ale teraz mniejsza, musimy szybko zobaczyć nowe rzeczy, które będzie można wycraftingować, czyli zaczynając od tego. A gdzieś tutaj wyżej to powinno być, tylko najpierw chcę zobaczyć tylko czy... Aby gdzieś nie ma jakiejś nowej różdżki? Nie, wydaje mi się. Dobra, więc... Malwitowe rzeczy są jeszcze potężniejsze niż to, co mam do tej pory. Warto wiedzieć. Jednak niestety mamy go za mało, żeby jeszcze coś móc craftić, więc tak... Odkładamy niepotrzebne elementy. Wpłacamy 100 coś do banku. Byleby tylko nie zginąć i... Eksplorujemy! Chociaż... Powiem szczerze, jakkolwiek mi to interesuje i zapowiada się ciekawie, bo tutaj pełno różnych rzeczy, jak widzicie. Tak. No żal mi było jednak zostawić tą śnieżną krainę, jak mówię, mam za dużo rzeczy rozpoczętych i chciałbym je zakończyć raz na zawsze, więc... Śnieżna kraina. Pora na ciebie. I zamiast iść standardową ścieżką, którą znam już pewnie pamięć, patrząc na to, ile razy tutaj walczyłem, idziemy na nowe tereny. I tak, różowe pociski. Tych czardziejów akurat przenikają zawsze, więc tym się nie ma co dziwić. Jednak, jeśli znajdziemy tutaj czardzieja za chwilę, który będzie miał czerwone pociski, to wtedy z chęcią bym wam pokazał to, o czym mówiłem wcześniej. I tutaj jest ich za dużo, więc jak ich jest tak dużo, to najlepiej używać właśnie krokomaga, czy jak to się nazywa. Najprościej w świecie, co te właśnie delikatne namierzania znacznie ułatwiają robotę. I padłem, oczywiście. Oczywiście, że musiałem paść. Jakby inaczej. Która normalnie mi mówiła, słuchaj gościu, ty idź tutaj. Zapomniałem tam się jeszcze zapisać, więc... Zobaczmy chociaż co to za znak zapytania. O, jakiś opening, jej. Dobra, fajnie, szlamowe ciało. Broń dystansowa, materiał, okej, czyli coś będzie można z tego wykraftić i... okej. To teraz, kiedy otworzyłem tego znaka zapytania, to już mnie puścisz gro spokojnie, czy jeszcze czegoś ode mnie oczekujesz? No, zobaczmy tylko szybko, czy jest coś. Magmowe działo. Wymaga esencji ognia i... Rozżarzony żużel, czy coś takiego, tego nawet nie mamy, dobra. Teraz, skoro dostaliśmy coś takiego, może warto byłoby się pobawić właśnie w strzelca. I tak, wiem, że szybko zmieniam zdanie, niektórych to może irytować, ale no. Bez znaczenia, ale wezmę i tak to. I teraz tak, jesteśmy w trybie strzelca. No i ponownie wracamy do śniegu, bo jak mówiłem, w sumie to już trochę się plączy i łażę w tej wewte, wiem, ale no po prostu chcę już te śniegi mieć ze sobą, żeby na spokojnie nie rozpoczynać 20 wątków naraz. I wydaje mi się, że naprowadzanie strzał nie działa. Ok, czyli wniosek następujący, pociski nie są traktowane jako strzał do naprowadzaczy. O, i widzicie? Widzicie te czerwone pociski? Lecą. Tam jest bariera, która blokuje. A teraz stajemy tak i widzicie? A nie, dobra. Nie udało się tego pokazać, bo nadal widziałem fragment tej barierki. Przez tym. Po prostu... Ciężko mi wytłumaczyć naprawdę, o co mi chodziło. Ale idźmy dalej i zobaczymy, jak się będzie szlamowe działo sprawdzało. Poza tym, że jest mocne, jeśli trafimy kilkoma pociskami naraz, jak to w sumie w takich shotgunu podobnych rzeczach jest. Shotguno. Shotguno, czym strzelby podobnych w sumie. Tak. Shotgun to najłatwiej określić tylko strzelby, więc... Jest tak, strzelby podobnych. Gorzej tylko, że już przez swoje ramienie zużyłem wszystkie mikstury, więc za daleko to my tutaj nie zajdziemy. Nawet już te podziemne miejsca w sumie wydają się łatwiejsze. Chwilowo. Bo wiecie, pewnie zaraz znowu będę się skarżył, to już jest tam trudniej czy coś, ale dobra, super. Kolejny punkt, w którym możemy wyzwanie zrobić, więc tak, nawet nie będę czekał, po prostu się za to zabierzmy. I ciekawe, jakiego typu wyzwanie będzie tutaj. Okej, okay. Trzy pociski, przerwa, trzy pociski i albo jedzie ciągle w moją stronę, albo po jakimś dziwnym łuku i okej. Okay. Delikatny efekt powracający mają pociski. Albo delikatne namierzenie na mnie, nie wiem, które z tych dwóch. Prawdopodobnie jedno i drugie. Ale okej. Okay. Pierwsza sekwencja znośna, druga sekwencja, zaraz zobaczymy, czy znośna. Poza tym, że jest tego dużo, to wydaje się też być dosyć znośne. Odpowiednio by manewrować tym wszystkim. Mam wrażenie, nawet nie wiem, gdzie od czego. Ale tak, znośny tylko, jak
Jak ja wejdę po prostu w tryb lamy, no to wtedy nie ma mocnych na to. Ale tak, zrobimy to. Ja wam to mówię, zrobimy. Nadal nie wydaje się takie okropne, jak to było wcześniej. Pomijając kwestię, że i tak jest to trochę irytujące, jeśli... się na tym nie skupić jakoś bardziej. Więc no, pozwólcie, żeby to trochę, jak zwykle, mniej gadał. Bardziej się skupiał na tym, żeby to zaliczyć jednak. Dobra. Full focus, gwiezdny kluczu. Full focus. Dasz radę. Dasz radę, gwiezdny kluczu. Musisz dać. Pokaż, jaki jesteś mistrz. Dobra, sekwencja druga pokonana. Okej. Nie wiem, czy trochę delikatnie szybciej wypuszczają te pociski, czy jak? Może. Ale no, easy. Więc co my tu mamy? Lawina brzytw. Uderzenie przeciwnika 3 razy broń białą powoduje... co powoduje? Powoduje u niego krwawienie. Okej. Nie jest jakiś super, bo większość broni białych, które mamy i... Tak mają krwawienie. No poza włóczniami, ale no... Teraz i tak nie mamy przy sobie włóczni plus... Biją chyba trochę mniej niż to, co mam. Potencjalnie, więc no... Nie chciałbym się skupiać na włóczni, która okaże się słaba. Teraz tak, a tutaj możemy zejść w porównanie z tym, gdzie byłem. Tak więc ne, tam na koniec. Tego czegoś nawet nie chcę się zbierać, ale jak trzeba będzie, to przynajmniej zapamiętam. I krzynka, a w niej opening. I co my tu mamy? Księga równowagi. I co tu mamy? Magiczne. Prędkość 4,40, 256. Strzelamy pociskami białymi, czarnymi, yin yang. Okej, czy Ming Yang, nie jestem pewien, jak to się wymawia prawidłowo, więc nie będę tutaj się bawił kogoś, kto zna języki czy wymowę. Mniej więcej tylko kojarzę motyw, że tak nazwę. A teraz gińmy tutaj od Bullet Hell'a, oczywiście. Dobra. Oczywiście. Musimy być ostrożniejsi, spokojniejsi i w ogóle bardziej, jeśli chcemy sobie poradzić. Będzie dobrze. Będzie dobrze, damy radę. Musimy. A, przy okazji, albo mnie się wydaje, albo lokacja się trochę przelosowała. Powiem wam szczerze, jeśli chodzi o te lokacje, to mam takie dziwne wrażenia, jakby niektóre lokacje miały z góry przypisane wyzwania, a inne właśnie miały takie delikatne przelosowania. Ostatnio tu kojarzę uczników, nie dzidowców. Coś, chociaż dobra, to też może być zależne od etapu, jakimś etapem po prostu inne alternatywy danych wrogów się pojawiają, czy coś, nie wiem. I wtedy takie coś zachodzi. Ale dobra, nie będę tutaj może gadał o takich głupotach, o których nie mam pojęcia, bo no, wyjdzie źle. Jakby co, po prostu walczmy! Walczmy o to wszystko, co tutaj możemy zrobić i... Czekajmy mikstury. Postawię bombę, bo w sumie czemu nie. I tak była bezużyteczna, jak zawsze. Tutaj było... nie. Więc nie ma co się tym przejmować, idziemy tu na ostatnie pole z tej strony. Potem delikatny tylko zakręt, zawrót i będzie można iść już... no, w stronę nieznanego. Potencjalnie do kolejnych podziemi. A jeszcze bardziej, inaczej, potencjalniej do naszej śmierci. I tak, wiem, że mówię niezrozumiale, dziwniej w ogóle, ale no... No raczej większość z was już do tego przywykła, więc no... I tak, po prostu idziemy. Swoją drogą, ta książka może mieć jakiś sens, tylko... Obrażenia ma niskie, więc trzeba by było ją właśnie poulepszać. To jest pierwsza rzecz, a druga, zobaczyć, czy to ma naprowadzanie. Uwaga, tak. Pociski mają lekkie naprowadzanie, więc... Książka jak najbardziej będzie miała sens. Jak się wyobrażę. Więc już widzę, na co będę farmił kolejne pieniądze. Darwie pomiędzy odcinkowej prawdopodobnie się będzie miał wenę. Bo te ulepszenia są strasznie drogie. W szczególności tych, powiedzmy, wysokotierowych broni, jak te obecne. Śliwka, jak przyjemnie. Jeszcze tylko kilka i będziemy mieć spokój. I dobra.
Taka jedna lokacyjka, nic groźnego, nic wielkiego. Też powiem wam szczerze, teraz mówię super fajnie i tak dalej, a z drugiej strony mam takie tylko z tyłu głowy. Oby tutaj boss nie był jakiś zbyt wymagający. Patrzę na to, jaki Bullet Hell oferuje lokacja sama w sobie, co... Powiedzmy, że moje nadzieje na to, że boss będzie znośny, są nikłe. Tak, jeszcze przy moim brzmi rozproszenia to tym bardziej. Przełączę się teraz w sumie na tryb walki wręcz. Powiem wam szczerze, teraz tak to się nie zmieni. A jak już by się miało zmienić, to równie dobrze może się po prostu odmienić. Po prostu przy następnym momencie, kiedy padnę. A teraz tak te efekty jeszcze zostają, więc jest dobrze. Właśnie tak. Tam widać, że jest aktywne i trzeba się odnowić przy właśnie fontannie albo ginąc, żeby zmienić efekt, czego się też nauczyłem jakiś czas temu i chyba nawet o tym wspominałem niejednokrotnie. Dla tych, którzy jeszcze sami tego nie złapali, albo coś. Mamy tu jakieś wyjątkowe skarby? O, oczywiście, że nie. Mam podziemia, tam jeszcze gdzieś była chyba jakaś inna trasa do czegoś innego, więc w sumie nie wiem od czego zacząć. Wejście do podziemi na pewno będzie dobrym wyborem z perspektywy ogarniania fabuły głównej tej gry, bo w sumie chyba główna fabuła tak jakby się opiera o te wszystkie podziemia, lochy i tak dalej. Dajmy. Nie ukrywam, trochę pogubiłem się już z tym wątkiem fabularnym. O nie, 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 nie wierzę, nie, nie. Jak już tak padłem, to pora wrócić, czy to zmieniło? Nie, nie zmieniło. Czyli faktycznie trzeba iść do fontanny, żeby się zmieniło. Warto wiedzieć, że nawet takie zmienianie ręczne to nic nie da, dopóki fontanna tego nie zatwierdzi. Jak jeszcze przy tym jesteśmy, że te bronie teraz mogą wywoływać prawie nie po trzech trafieniach, to warto byłoby pójść zobaczyć, jak to będzie się sprawowało z jednym z naszych lanc, czy tam włóczni. To oznacza, że trzy pociski z tego i co, już od razu krwawienie nakładamy każdym uderzeniem, bo tam są trzy? Czy jednak, tak jak w przypadku powiedzmy kosy, będzie to wymagało trzech osobnych uderzeń całkowicie? Coś. Dobra. Tutaj widzicie, jaka jest różnica pomiędzy kosą ulepszoną a tym kultowym działkiem, które... Jeszcze na obecny moment jest nieulepszony i dosyć nikłej siły. No dobra, odkładamy to, co nie będzie potrzebne. No i teraz tak, która to była włócznia. Miałem tu gdzieś chyba szakala. Ona miała takie parametry. Tutaj miał też te. Obie są równie sensowne, więc przetestujemy obie. Szakal. Po prostu działa. Tutaj szybciej. I dobra. Okej. Okay. Pociski z broni nie działają, albo to, albo do tego, co się nie zalicza. Tu ponownie jest jakoś zabugowany. Okej. Okay. Dużo obrażeń otrzymałem, więc równie dobrze mógłbym teraz się cofnąć. W sumie nie ma sensu w takim stanie wychodzić po pierwszej lokacji. Tak. No i chociaż lubię włócznie, jak już niejednokrotnie to mówiłem, chyba nawet nie ma sensu z nich korzystać. Jak widać, kosa po prostu ponad życie. Zresztą różnica obrażeń za dużo, żeby po prostu teraz to tak po prostu ignorować. Dlatego też mi zastanawia, czy księga równowagi, którą posiadamy, nie była potrzebna czegoś innego. I zrobię głupotę, łyknę dwie mikstury naraz. Później będę musiał sprawdzić oczywiście. Ale na ten moment nie ma co się tym zastanawiać. Jakoś wyjątkowo po prostu idziemy wrócić tam, gdzie ostatnio padliśmy. I cóż, no to tutaj teraz wszystko udowadnia, że jednak chyba kosa jest póki co najlepszym wyborem na rozgrywkę.
najszybciej tym eliminujemy wszystko i... No więc tak. Nawet jeśli to oznacza przychodzenie blisko wrogów i tracenie życia, no to... No widzicie, kosmos nie trzeba się aż tak przejmować. Bo i tak obrażenia mamy wielkie, przyzwoitą prędkość machania, która wydaje mi się być... lepsza, mimo tego, że daje im na to... to ma wyższe. Więc to naprawdę wydaje się jakoś taka płynniejsza, nawet na niższych prędkościach, no dobra. Spokojnie, spokojnie. Możemy też zebrać to, bo jak widzicie, kosm szybko się zbiera. No i niestety, żal naprawdę przyznać, ale kosm, póki co MVP, jeśli chodzi o bronię wręcz, które mamy. Jakkolwiek uwielbiam włócznie, tak naprawdę, no, nie można zaprzeczyć, że tutaj kosa wygrywa. No i jesteśmy przy zamku. Nawet nie będę czekał, po prostu wchodzimy i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Mierzyć, okej, jakieś książki latające i szkielety. To są jakieś lodowe klocki, które się ślizgają. Dobra. Kto by się spodziewał, że tak to się zakończy, że w sumie ponownie będziemy włazić w takie miejsce. W sumie poniekąd ja mogłem się spodziewać, ale no, powiedzmy, że się nie spodziewałem. I w sumie nie wydaje się to być tutaj jakoś szczególnie trudne. To wszystko. Jak na razie, poza tym, że może biję trochę więcej, to bym porównał trudnością do tego, co mieliśmy już ostatnio. O, i lód, okej. Na lód wejdę, to po prostu jadę prosto przed siebie, bez zmienienia kierunku, czy tego chcę, czy nie. Ciekawe, czy dotyczy to też wrogów? Nie, oczywiście, że nie. Tylko ja mam takie obostrzenia. Dobra. Zanim do góry, to tutaj zobaczmy, co się skrywa. Tak zawsze preferowałem iść najpierw na boki. I już wiem, co tu się skrywa. Kolejna śliwka, która zdecydowanie będzie dobrą pomocą dla nas. No i tylko, że sama pojedyncza... No nawet z tamtą, którą znalazłem tam wcześniej, to niewiele da, bo potrzebujemy chyba ich łącznie teraz 5 na ulepszenie, bo tak zauważyłem, że to jest liniowo. Poziom ulepszenia to po prostu poziom śliwek. To ilość śliwek, więc no. Ulepszenie 5 będzie wymagało 5, 6, 6 i tak dalej, no ile jest jeszcze jakiś 6? No, mówiąc szczerze, po prostu nie wiem, czego się do końca spodziewać po tym wszystkim. I tak, zdecydowanie ciężko nie jest, poza tym, że biją więcej, a ja jeszcze nie jestem przyzwyczajony do unikania ich ataków. Wszystko da się wypracować, więc tak. Wydaje się być znośnie. No, jeśli nie będę wpadał na te wszystkie pociski. Jakbym na nie wpadał, to ciężko, żeby było znośnie. I w ogóle dostajemy coś i to jest... srebrny skarb. Tak się nawysilałem, tak się nastarałem, a dostałem nagrodę srebrnego skarba. I zaraz tu padnę niestety. Oczywiste. Chociaż nie będę ukrywał, tutaj się liczyłem, że mogę paść kilkukrotnie. Bo jest taka sytuacja, może warto byłoby spróbować się przerzucić na broń do walki wręcz, ale ciekawe, wręcz. Dystansową właśnie, ale... Pomimo tego, że właśnie jest taka sytuacja, to... Obawiam się, że właśnie jakieś takie, czy to magiczne, czy coś za małe obrażenia bije, żeby tutaj szybko eliminować to wszystko. A nie eliminowanie na przykład takiej książki jednym uderzeniem może się... wiązać z zbyt dużą dawką ryzyka. Przez to, że nie wiem, jak one do końca działają, kiedy położyłem sobie znacznie dłużej. Jedno, co mogę powiedzieć, to, że tak czarodzieje ci cali są irytujący. Kostki lodu są irytujące ogólnie, ale da się łatwo ich unikać. Tylko trzeba być spokojnym po prostu przy swoim działaniu. No szkielet, jak to zwykłe szkielecie, które już widzieliśmy tam nawet na lokacji. Nie, no, jest naprawdę dobrze. Tak naprawdę, największym tajemnicą dla mnie, jak działać i radzić sobie z tym wszystkim, będą definitywnie po prostu te książki, które mogą wiele chaosu właśnie wprowadzić do takiej pozornie prostej rozgrywki. Bo one chyba wypuszczają te pociski, jak giną. Tak? Pewnie, że one wypuszczają pociski, jak giną. Wiesz, nie tak, że one nie mogą wypuszczać ich za życie, tylko... No, przy śmierci definitywnie też powstają te pociski. Same kostki lodu też dużo biją, jak się z nimi zderzymy, natomiast ich pociski są za 3, więc prawie nie groźne. Głowy natomiast biją dużo.
bardzo ostrożnym, żeby nie trafiać w te uciski. I tak, potwierdziła się moja teza. Bezpośrednio pociski wypadają tylko z książek, które są ubijane. Póki żyją, nie trzeba się niczym przejmować. Okej, dobra. Spokojnie, jeszcze nie jest tak strasznie źle. Damy radę, może. Okej. Dobra. Musimy znać, bardzo podobały mi się te podziemie. Okej. Ciekawy pomysł, nie zaprzeczę. Aczkolwiek mocno ryzykowny. Jakieś inne książki. Nadal nie wykonuję działania do końca. Ale wiem, że są inne, bo są inne w kolorze. I a, dobra, te książki po prostu jak rozwalamy, to dają leczniczą energię komuś. Leczą. Nie jest tak źle. Chyba. Okej. Gorzej tylko, że tych magów tutaj zarzucają, a ja ich nie lubię. Jak większość przeciwników, którzy są bullet hellowi. Dobra, użyjemy innych broni, bo to w sumie nie ma różnicy. Skoro i tak to są tylko książki, które trzeba wyeliminować bardziej z formalności niż z innych powodów. Jego trzeba szybko się pozbyć, tak? Łucznicy. Formalność. Raczej nie jestem aż takim jełopem, żeby dawać im trafiać często. Dobra, nie mam co prawda rzeczy pod to, ale... Nie można tego zacząć fajnie. I wniosek numer kolejny. Chyba te czaszki, które wypuszczają magowie, one sobie potem latają i... Okej, czyli po prostu na pewno się eksplodują na pociski. Jeśli się ich nie rozwali osobiście. Dobra. Dobra. Teraz i lok się chyba będzie zaraz pokrywał. Wyglądam tego, co tam widzieliśmy przed chwilą. A może nie, jednak nie. Szybko wykorzystajmy okazję. Dobra, jest, jest, jest. Chociaż nadal balansuje na krawędzi życia i śmierci, to chyba się udało. No. Tutaj nie padnę, a mam nadzieję, że nie padnę. Jeśli padnę, to się wkurzę. Delikatnie. Zaraz będziemy mieć właśnie łatwe połączenie początku z tym etapem. Więc jej. Super. I wniosek następujący. Przydałoby się tu broń, która ma trochę większe obrażenia poniekąd. A tak jak to było do tej pory, to okej, ale... O, spokój przejściowy, czyli taki całkowicie niegroźny. Więc jej. Odzyskaliśmy wszystko. Nie, podobają mi się te podziemia, powiem wam szczerze. Nawet bardziej niż te egiptopodobne. Okej. Nie wiem, jak on do końca działa, więc muszę być ostrożny. Poza tym, że takim się jak robi mi ten pocisku. Okej. Łatwo go unikać, tylko trzeba być spokojnym i ostrożnym i obserwować. Nie jest źle. Gdyby nie ci czarodzieje tutaj, jeśli co, to by było naprawdę znośne. Można przeciągnąć, naprawdę przyjemne. Tylko czarodzieje. Poniekąd. Nie za bardzo. No. Najważniejsze są wytrzymali. Nawet jak na czarodziejów. Poza wytrzymałością mają milion innych cech, które czynią ich irytującymi. Wielkie obrażenia i inne tego typu. Chociaż, mówię, to może być też kwestia broni, która powinna być na tym etapie już trochę lepsza, czy coś. Okej. Okay. I chodzi o to, że musimy po prostu przeżyć. Oj. I padłem. Straciłem 400 coś. Ale ta. Ja teraz się nie przejmuję tym... wszystkim tymi gotówkami. Ja tu idę zwiedzać. Nie spodziewałem się takich rzeczy, dobra. Z nim można bezpiecznie sobie poradzić. Tam z tym. Swoją drogą też będzie trzeba kupić indygłość to coś, co tam ulepsza magiczne gwiazdki. Wtedy dopiero może być fajnie z tym. Z bronią magiczną, jak będziemy mieli już jakieś takie potężne rzeczy dla niej. Wiem już też, jak się zachowywać w otoczeniu tamtych nowych wrogów, więc okej.
będzie trochę może lepiej. I z tego co widzę, chyba zdarzenie się z tą lodową czaszką też zdaje obrażenie. Ale pewnie nie jestem. Dobra. Tutaj padłem od tych gościów, więc... Po prostu trzeba być gotowym na unikanie. Nic ponadto. Proste. Jak się wie, po prostu jak on działa. Okej, najpierw niech tamten eksploduje. Jak on eksploduje, to będę szybko pozbyć się książków. A jak się szybko pozbędę książków, to ten ostatni gościu nie powinien być też problemem. Rzeczywiście zlamić się mogę i tak i dostać obrażenia. Gdybym tylko naprawdę miał lepszy refleks i podzielność uwagi, to byłoby super. A i swoją drogą już powinienem znowu kończyć. Mam 45 minut nagrania. Kurczę. Ale tak mi się nie chce, nie wiem. Archibald jest taki przyjemny. Po prostu, że tak. Pewnie znowu wyjdzie 50 minut. Ale trudno się mówi. Raz się żyje. Czyli potwierdzę to, że tutaj można spaść i trzeba tak robić, jak ja to robiłem. Okej, okay. Przyjemne. Fajniejsze niż te zagadki z multidaszami, które były w Egipcie. Ja to teraz będę nazywał tamto miejsce. Trzeba też szybko działać. Nadal jest na moją niekorzyść. Ale tak, są przyjemniejsze i tak. Okej, tutaj trochę pośpieszyłem niepotrzebnie. Okej, nie. Tutaj naprawdę kwestia tylko precyzyjnego sterowania. Gdzie po prostu... Trochę brakuje mi tempa, że tak nazwę. Ale dobra, damy radę. Przejdziemy to wszystko. Ojej! Byłem blisko, ale nie, jak zwykle musiałem zlamić. Okej. No, dobra, teraz już totalnie zlamiłem. Oj, nie, wiecie co, to nie jest typ rzeczy dla mnie. Ale tak, mimo to przyjemne. Kolejne, nie. Oni sobie jaja robią. No i nie chciał zawrócić. Ja upierdam niemycy. No, tak blisko końca. Nie, to jest... Nie wiem, naprawdę nie wiem, co ja mam o tym powiedzieć. Przyjemne, ale frustrujące trochę. W szczególności dla mnie, kiedy... No jak mówiłem, ja nie należę do tych, którzy najlepiej sobie radzą z takimi rzeczami. No i patrzcie, jedzie chwilę i nagle potem zdecyduje sobie, a jednak, wiecie co, jednak spadnę, takie... jednak mi się nie chce jechać. Dobra, spokojnie. Daliśmy radę, czerwona skrzynka, pierścień lodowej twierdzy. Unikaj obrażeń, aby zyskać lodową tarczę? Dobra, na 5, co? Okej, jakiś pierścionek, nic więcej. Teraz znowu walki z wrogami po prostu. Dobra. Nie wiem, czego się spodziewałem po tym, ale pierścień z pustyni przynajmniej był sensowny. Ten nie do końca rozumiem, jak działa. Daje mało pancerza, mniej niż to, co mam. I unikaj obrażeń, aby dostać lodową tarczę. Czyli co? Będziemy mieć tarczę, jeśli nie dostaniemy obrażeń. Jak dostaniemy obrażenia, to tarcza znika? W sumie to jest takie podstawowe logiczne myślenie, tylko no... Osłony nie powinny być nagrodą za to, że jesteśmy w stanie grać tak dobrze, żeby nie otrzymywać obrażeń. Bo to jest takie dziwne. Osłony okej. Okay. W zasadzie nie otrzymuj obrażeń przez jakiś czas, będziesz miał zwiększone, powiedzmy, nie wiem, odporność na obrażenia przez następne tyle i tyle uderzeń. No, ale takie... Póki nie otrzymujesz obrażeń, masz osłonę. Jak otrzymasz obrażenie, to osłona znika i... tak, nie wiem. Dobra, wszyscy jak pogubiłem w ogóle w tym, o co mi chodziło. Jak zwykle, gubię wątki. Ale dobra. Spokojnie. Naprawdę, jak się zbytnio rozgadam, rozmyślę o jakichś głupotach, to potem będę ginął na głupie sposoby.
nie potrzeba więcej śmierci na liczniku. Którego swoją drogą nie prowadzę, powinienem. Więc no, jeśli jest ktoś tyle dony, odważny, dzielny, chętny, to proszę bardzo. Z chęcią przyjmę informację, ile razy zginęłem na odcinkach. I dobra, polazłem tutaj, błogosławieństwo mocy. Moc tego wzrosła 1, czyli 5%. Kolejne. Jej. Jeszcze więcej wrażeń. Nie wiem, na ile byli wcześniej, ale teraz są na 2 uderzenia. Pewnie było tak samo, znając życie. Bo w sumie... Wydaje mi się, że byli na 4, więc tutaj się chyba zmieniło. I śmierć, oczywiście. O kurczę, wiecie co? Ja na pewno muszę kończyć tego odcinka, bo znowu potem będę się wkurzał, że dysk mi cały zajął. No ale z drugiej strony nie potrafię naprawdę wam tego zrobić, przerwać tego podziemia tego tutaj. Zobacz, co pokazuje moje podejście do gildii, a do Archvale. Ręcznie. Żeby nie było, obie gry uwielbiam i obie mi się bardzo przyjemnie gra, bo bym nie chciał w to grać, to już dawno bym porzucił jako serię, czy w ogóle granie nawet prywatnie. Moje podejście do gildii, dla tych, którzy nie zauważyli, ostatnio jest takie, że no 20 minut, dwa podejścia i w sumie to wystarczy, żeby są dwa odcinki dziennie, a tutaj jak się rozkręcę tak po prostu, no zapominam o tym, żeby przestać. Więc... co? Nakłada krwawienia? W sumie nakłada jakieś, ale może dzięki temu, że mam tam to coś, to jeszcze są mocniejsze w sumie krwawienia. Okej, okay. Unik numer 1, unik numer 2, unik numer 3 i unik numer 4 z dwukrotnym otrzymaniem. Czyli super. Oj nie. Jeszcze raz. Jeszcze tylko to jedno podejście, potem powiem szczerze, jak tutaj już zlamię, to na tym zakończymy, bo wystarczająco dużo i tak już odcinek trwa. Znaczy dobra, w sumie jak tak myślę, to ma sens, że tutaj robię ten odcinek długi. Powiecie co, no, tak jeszcze tylko powiem swoje przemyślenia i na tym już naprawdę kończymy, no niestety. Mówiłem do następnej śmierci, a przeszła szybciej niż się spodziewałem. Otóż, zobaczcie jedną rzecz. Dicey Dungeons ma krótkie odcinki, a jest ten sam dzień co Archvale, który ma długie. A w przypadku gildii paruje to z koopem z siostrą, które zazwyczaj też trwa dosyć długo, więc w sumie to chyba moja logika została rozwiana. A teraz dobra, starczy tego, więcej takich filozofowych logik i tak dalej będzie w następnym odcinku, a póki co dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia już w kolejnym, więc trzymajcie się, no i hej, hej!